Dzień dobry Państwu. Zapraszam serdecznie na kolejny wykład z cyklu Performanse plastyczne Władysława Hasiora. To dzisiejsze spotkanie poświęcone będzie dokumentacji działań performatywnych artysty. Jest to zagadnienie niezwykle szerokie i właściwie bardzo trudno ograniczyć je do takiej prezentacji podczas jednego wykładu. Dlatego też pojawiła się konieczność dokonania pewnej selekcji materiałów, które dziś będę Państwu prezentowała i oczywiście selekcji związanych z nimi wątków badawczych. Obiecuję jednak, że to, co dziś nie wybrzmi być może w pełni, zostanie rozwinięte w przygotowywanej przeze mnie książce. Zagadnienie dokumentacji, myślę, że niezwykle istotne w kontekście całej twórczości artysty, spróbuję omówić dziś na przykładzie materiałów filmowych rejestrujących pokazy plenerowe artysty, a także wybranych zestawów slajdów gromadzonych przez Hasiora w jego notatniku fotograficznym. Większa część tego zbioru to fotografie wykonane przez samego artystę, który w trakcie trwania akcji efemerycznych i publicznych pokazów plenerowych pełnił często nie tylko rolę ich kreatora, ale także dokumentalisty właśnie. Praktyka ta, bliska zresztą działaniom wielu performerów XX wieku, wskazuje na szczególny związek między performansem a jego dokumentacją. Ta druga staje się często jedynym śladem, pozostałością po performansie i zarazem podstawą do podjęcia próby jego rekonstrukcji. Celem tego mojego dzisiejszego wykładu będzie zatem nie tylko podjęcie refleksji nad statusem zachowanych archiwaliów wizualnych i audiowizualnych, ale także próba zweryfikowania stopnia ich użyteczności w badaniach performatywnej twórczości artysty. W poprzednim wykładzie wskazywałam na niezwykle rozbudowaną metaforykę teatralną, która towarzyszyła opisom twórczości Władysława Hasiora, relacjom z wernisaży, prasowym komentarzom krytyków, wreszcie wrażeniom i refleksjom odbiorców odwiedzających galerie artysty w Zakopanem. Określenia takie jak reżyser, mag, szaman, iluzjonista, prestidigitator, powielane jak kalki w wywiadach prasowych i filmach dokumentalnych, upowszechniały określony wizerunek Hasiora. Artysty, którego twórczość wymyka się definicjom, szokuje, prowokuje, zagraża ustalonym kryteriom estetycznym i kanonom piękna. Pytania, które chciałabym sformułować już na wstępie, są następujące. Czy można wizerunek ten traktować jedynie jako efekt owego medialnego szumu wokół artysty oraz zręcznie skomponowanych, prowokacyjnych komentarzy do licznych filmów dokumentalnych poświęconych jego twórczości? W jakim stopniu sam Hasior jest współautorem owej medialnej kreacji? Na ile inscenizowanie plastycznych pokazów przełożyło się na reżyserowanie własnego w nich udziału? Zadaję te pytania nie bez przyczyny. Zarówno filmowa, jak i fotograficzna dokumentacja performansów artysty pozwala bowiem uchwycić dwa bardzo interesujące zjawiska. Proces autokreacji, czyli nadawania określonych znaczeń własnej obecności podczas trwania performansu, oraz autoprezentacji, dbanie o odpowiednią dokumentację oraz reprezentację pokazów efemerycznych. Zjawiska te odnoszę do sfery performatywnych działań Hasiora, ale warto zaznaczyć, że można je rozpatrywać również w szerszym kontekście, czego przykładem jest znakomity esej wizualny Łukasza Gorczycy i Błażeja Pindora, opublikowany w tomie pokonferencyjnym Wokół Zakopanego i sztuki Władysława Hasiora. Na podstawie archiwalnych materiałów prasowych i fotograficznych autorzy analizują medialny wizerunek Hasiora, zwracając uwagi na środki czy też działania autokreacyjne stosowane przez samego artystę. Szczególnie trafne wydaje się spostrzeżenie autorów dotyczące ognia, wykorzystywanego przez Hasiora jako tworzywo plastyczne, ale także jako element budowania własnego wizerunku. Ogień, stanowiący główny element plenerowych rzeźb, pomników i akcji efemerycznych, staje się równocześnie tłem dla licznych portretów artysty, tych utrwalonych w filmach dokumentalnych, relacjach prasowych czy reportażach fotograficznych. Może to tylko sztuczka techniczna, dodawanie ekspresji, pytał przekornie Krzysztof Czabański, reporter tygodnika Zarzewie. Wszelkie próby mitologizowania własnej sztuki i postawy twórczej Hasior ucinał krótko. Nie jestem szamanem, deklarował w jednym z wywiadów prasowych. Zastrzegam się, że niczego nie chcę demonizować.
Dokumentacja działań plastycznych Hasiora, szczególnie tych o charakterze plenerowym, najczęściej jednak eksponuje właśnie wizerunek artysty demiurga, igrającego z żywiołem twórcy totalnego, urzekającego i hipnotyzującego performera. Mało prawdopodobne wydaje się zatem, aby Hasior nie miał wpływu na to, w jaki sposób przedstawiają go dokumentaliści filmowi czy reporterzy. Z zachowanych materiałów filmowych i fotograficznych autorstwa różnych przecież twórców wyłania się zwykle ten sam obraz artysty i jego otoczenia. Z jednej strony naznaczony mistycyzmem i swoistą rytualnością, czyli artysta w otoczeniu symbolicznych przedmiotów, w mrocznym wnętrzu pracowni, rozświetlanej jedynie poprzez światło palących się świec, bądź też uchwycony w plenerze z płonącą pochodnią w ręku. Z drugiej zaś strony w portretach tych dostrzegamy awangardową nonszalancję i bezpretensjonalność. Mamy Hasiora jako oderwanego od świata samotnika w nieustannym procesie twórczym, niedbale ubrany, z papierosem jako nieodłącznym atrybutem. Przywiązywanie wagi do wizerunku medialnego w przypadku Hasiora nie było związane z jakimkolwiek przejawem próżności czy megalomanii. Wynikało to przede wszystkim z troski o dokumentację własnych dzieł, o ocalenie ich od zapomnienia. Świadczy o tym nie tylko nieustanna obecność ekipy filmowej przy wszystkich większych pokazach plenerowych artysty, ale także samodzielne dokumentowanie własnych prac. Hasior nieustannie fotografował swoje eksponaty galeryjne, dokumentował także kompozycje rzeźbiarskie i pomniki. W przypadku realizacji plenerowych dokumentacja fotograficzna obejmowała zwykle zarówno sam proces twórczy, jak i moment prezentacji dzieła w obecności publiczności. Hasior zaczynał często od fotografowania samego miejsca realizacji, następnie rejestrował poszczególne etapy prac, począwszy od formowania po wykańczanie obiektów, by ostatecznie utrwalić w obiektywie widowiskową ceremonię ich odsłonięcia. Wykonane przez siebie fotografie, czasem także dokumentacje fotograficzne sporządzone przez innych autorów, Hasior wysyłał regularnie zaprzyjaźnionym krytykom i dziennikarzom. Opatrywał je tytułami, datą, a także krótkimi komentarzami. Zależało mu na publikacji tych materiałów, o czym wspominał wprost w wysyłanych przez siebie listach. Praktyka ta, którą bez wątpienia uznać można za rodzaj autopromocji, zaowocowała zbiorem interesujących artykułów, esejów i analiz. Choć należy zaznaczyć, że teksty Hasiora poświęcone zagranicznym realizacjom były najczęściej oparte jedynie na relacji samego artysty oraz przekazanych przez niego materiałach fotograficznych. Powiedziałam teksty Hasiora, ale oczywiście chodziło mi o teksty tych autorów, dziennikarzy. Rzadko mogli oni osobiście uczestniczyć w opisywanych wydarzeniach. W swoich wypowiedziach na temat sztuki Hasior wielokrotnie powtarzał, że najistotniejszą jej wartością jest moment, w którym oddziałuje ona na odbiorcę, wywołując określone skojarzenia bądź emocje. W wydanych w 1986 roku Myślach o sztuce artysta pisał: nie demonstruje się przedmiotów za to, że są bogate i trwałe, ale za to, że potrafią budzić echa problemów humanistycznych, stawiać widza w rozterce, wywoływać refleksje. Bardzo bym chciał, żeby właśnie owa refleksja i uruchomione przez moje eksponaty wrażenia były trwalsze niż ich fizyczna siła. Ten cytat przywoływałam już w poprzednim wykładzie. Tutaj pojawia się on troszeczkę w innym kontekście. Otóż mimo tych deklaracji Hasiorowi musiało w dużym stopniu zależeć na utrwalaniu swoich prac, szczególnie tych o ulotnym i performatywnym charakterze, jak akcje plenerowe. Świadczy o tym bogata, przemyślana kompozycyjnie i dramaturgicznie dokumentacja tych działań, zapisy fotograficzne i filmowe, stanowiące często jedyny ślad tych wydarzeń. Badacze tacy jak Philip Auslander, Amelia Jones czy Rebecca Schneider zwracają uwagę na ścisłą zależność między performansem a jego dokumentacją, dochodząc do wniosku, że w pewnym sensie to akt dokumentowania performansu ustanawia go jako taki, zaświadczając równocześnie o tym, że performans się wydarzył. Jak stwierdza Amelia Jones, performanse, by uzyskać symboliczny status w świecie kultury, muszą zostać udokumentowane. Artyści zajmujący się sztuką performance mają tego świadomość, dlatego też rejestracja prezentowanych działań staje się często nieodzowną częścią występu, nie mniej ważną niż samo wydarzenie na żywo.
Wydaje się, że Władysław Hasior miał świadomość istotności tego związku. Bogata dokumentacja jego działań performatywnych odsłania co najmniej dwie swoje funkcje. Zaświadcza o wydarzeniu oraz pozwala budować narrację na jego temat, uruchamiać proces rekreacji i rekontekstualizacji. Proces ten uruchamiał sam Hasior, organizując liczne pokazy slajdów w swojej galerii. Obejmowały one często dokumentacje pokazów efemerycznych, pochodów, widowiskowych ekspozycji prac artysty, czy wreszcie płonących rzeźb i pomników. Hasior opatrywał je zawsze znaczącym, błyskotliwym komentarzem. Często też budował dłuższą narrację wokół przedstawianych zdarzeń. W ten sposób w pewnym sensie nadawał im drugie życie, koordynując jednak zarówno proces ich reprezentacji, jak i ponownego wytwarzania znaczeń. W tym miejscu warto zaznaczyć, że nie wszystkie działania performatywne Władysława Hasiora to te, w których nieodzowną rolę odgrywa obecność publiczności. Duża część tych pokazów aranżowana była na użytek filmów dokumentalnych, zaś jedynymi ich świadkami mogli być członkowie ekipy technicznej bądź bliscy współpracownicy artysty. Współcześni teoretycy sztuki performance dawno już dowiedli, że warunkiem jej zaistnienia nie musi być działanie na żywo. Performance może być zdarzeniem zapośredniczonym medialnie, na przykład performance dokamerowy. Może też odbywać się bez bezpośredniego udziału widzów, którym udostępnia się wówczas jedynie rozmaite formy jego dokumentacji. I tu przykładem z kolei może być zjawisko fotografii performowanej. Bez względu na ontologiczny status performansu, większość badaczy wskazuje na fakt, iż jego immanentną cechą jest znikanie. Richard Schechner pisze, że źródła performansu znikają tak szybko, jak są wytwarzane. Sugeruje się również, że performans jest przeciwieństwem ocalania. W kontekście tych tez dokumentacja performansu, czy to fotograficzna, czy też filmowa, jawi się jako próba swoistego ocalenia resztek. To pojęcie Rebeki Schneider, a zatem śladów czy też pozostałości performansu. Podstawowe pytanie dotyczy tego, czy resztki te mogą stanowić materiał źródłowy dla badań nad performansem. Jeśli tak, to w jakim stopniu umożliwiają nam dostęp do rzeczywistości performansu? Te wstępne ustalenia dotyczące relacji między performansem a jego dokumentacją rzucają w pewnym sensie nowe światło na tę sferę twórczości Władysława Hasiora, której nie można określić czysto plastyczną. Mam na myśli właśnie akcje efemeryczne, realizacje płonących rzeźb z udziałem publiczności oraz performanse tworzone na użytek filmów dokumentalnych. Pozostają one wciąż najmniej zgłębionym przez badaczy obszarem działalności artystycznej zakopiańskiego twórcy. Każda próba odtworzenia czy opisania tych wydarzeń musi bowiem bazować przede wszystkim na analizie ich materialnych i niematerialnych resztek, zachowanych dokumentów w postaci fotografii, zapisów filmowych, nagranych i zapisanych komentarzy samego autora oraz jego publiczności. Właśnie w tym kontekście śladów, resztek, pozostałości chciałabym przyjrzeć się dokumentacji filmowej i fotograficznej performansu Władysława Hasiora. Traktując ową dokumentację jako jeden z podstawowych materiałów badawczych, będę starała się w pewnym stopniu uporządkować te zachowane źródła wizualne oraz audiowizualne, a także dokonać próby ich klasyfikacji. Jako teoretyczny i metodologiczny punkt wyjścia, bo jest to w tym przypadku bardzo ważne, posłuży mi podział dokumentacji performansu zaproponowany przez amerykańskiego badacza Filipa Auslandera. W swym artykule The Performativity of Performance Documentation Auslander zwraca uwagę na dwa rodzaje dokumentacji performansu, które nazywa odpowiednio kategorią dokumentalną i teatralną. Pierwsza z nich reprezentuje tradycyjny sposób ujmowania związku między performansem a dokumentacją. To znaczy, dokumentacja stanowi jedynie zapis uprzedniego wobec niej zdarzenia. Staje się ona często podstawowym materiałem źródłowym, służącym zarówno badaczom, jak i artystom zajmującym się rekonstrukcją dawnych performansów. To, na ile oddaje ona rzeczywistą atmosferę performansu, jest już sprawą drugorzędną. Najistotniejszy staje się bowiem sam zapis, a zatem dowód, że dane wydarzenie naprawdę odbyło się w obecności widzów.
Do kategorii teatralnej Auslander zalicza natomiast te performanse, które powstały tylko i wyłącznie na potrzeby ich fotograficznej lub filmowej dokumentacji. Nigdy nie zaistniały one jako autonomiczne wydarzenia prezentowane szerszej widowni. A zatem, cytuję, przestrzeń dokumentu, bez względu na to, czy wizualnego, czy audiowizualnego, staje się zatem jedyną przestrzenią pojawiania się performansu. W tej drugiej kategorii badacz umieszcza zarówno przykłady fotografii performowanej, wtedy kiedy widz ogląda w galerii tylko efekt czegoś, co odbyło się przed obiektywem aparatu, jak również działania artystów opierające się na samodzielnej pracy z aparatem fotograficznym, kamerą, które stanowią w tym wypadku główne narzędzia umożliwiające wykonanie performansu. Można umieścić w tej grupie także te akcje performatywne, które zaaranżowane zostały tylko i wyłącznie na potrzeby określonej pracy rejestracyjnej, na przykład filmu dokumentalnego o artyście. Tę zaproponowaną przez Auslandera klasyfikację można z powodzeniem zastosować do zachowanych materiałów fotograficznych i filmowych rejestrujących działania performatywne Hasiora. Odnajdziemy pośród nich obie wskazane przez badacza kategorie. Zacznę od przyjrzenia się pierwszej grupie materiałów, którą Auslander określa jako dokumentalną. Znajdą się w niej zatem filmy dokumentalne, kroniki filmowe oraz reportaże fotograficzne rejestrujące te performanse Hasiora, które rzeczywiście odbyły się w obecności widzów i przybierały często formę dużych widowiskowych pokazów. Posługując się słowami Auslandera, można powiedzieć, że związek między performansem a dokumentacją ma tutaj charakter ontologiczny. Wydarzenie poprzedza i sankcjonuje swoją dokumentację. Ta zaś umożliwiać ma dostęp do rzeczywistości performansu. Z doświadczenia wiemy jednak, że jest to dostęp jedynie częściowy, przywołujący raczej pamięć o performansie, aniżeli rzeczywiste doświadczenie, jakiego był on źródłem. Ponadto w przypadku dokumentacji działań performatywnych Hasiora wskazać można materiały o różnym stopniu kreacyjności i subiektywizmu ich autorów. W okresie PRL-u Hasior niezwykle często stawał się bohaterem kronik filmowych czy wiadomości kulturalnych. Jego wernisaże, rzeźby i pomniki relacjonowano w kulturalnych programach typu Pegas czy Rozmowy o kulturze. Materiały te, choć zazwyczaj dość krótkie i koncentrujące się raczej na społecznym znaczeniu dzieła, aniżeli jego walorach estetycznych, stanowią jednocześnie niezwykle cenny obraz relacji obiektów z publicznością, zapis reakcji widzów oraz zakresu ich partycypacji. Elementy te widoczne są na przykład w kronikarskim zapisie uroczystości odsłonięcia żelaznych organów pod Czorsztynem, czy też w filmie rejestrującym zapalenie ognistych ptaków w Szczecinie. W tym akurat materiale sam performance uzupełniony zostaje dodatkowo pochodzącymi z tak zwanego offu komentarzami widzów, wyrażającymi ich bezpośrednie reakcje i emocje związane z wydarzeniem. Pełniejszy obraz performatywnych działań Hasiora utrwalony został w licznych filmach dokumentalnych poświęconych artyście. Tworzyli je Grzegorz Dubowski, Andrzej Geber, Jerzy Biały, Urszula Dubowska czy Jerzy Passendorfer. Warto przy tym wyróżnić ostatni dokument poświęcony artyście, film Hasior Inaczej w reżyserii Urszuli Dubowskiej z 2019 roku, który zwraca uwagę na pomijane dotąd, przynajmniej w filmach dokumentalnych, obszary twórczości artysty. Zbiory notatnika fotograficznego, prace scenograficzne dla teatrów i filmu Wezwanie Wojciecha Solarza, czy wreszcie oprawę wizualną do monumentalnego widowiska Harfy Papuszy z muzyką Jana Kantego Pawluśkiewicza. O ile zadaniem filmów pochodzących z telewizyjnych kronik jest przede wszystkim rejestrowanie określonego zdarzenia, performansu oraz wpisanie go w artystyczno-kulturowy pejzaż PRL-u, o tyle filmy dokumentalne, realizowane często przez zaprzyjaźnionych z artystą reżyserów, wyróżnia szczególna dbałość o oddanie dramaturgii prezentowanego wcześniej widowiska. Czasem można wręcz mówić w tym przypadku o celowym pogłębianiu dramatycznego wyrazu performansów Hasiora, na który wpływa określony sposób kadrowania, czy też specjalnie dobrana warstwa dźwiękowa. Dla porównania zestawię ze sobą dwa materiały filmowe prezentujące zgoła odmienny sposób udostępniania rzeczywistości performansu. Pierwszy film to fragment kroniki z 1966 roku, rejestrującej odsłonięcie pomnika Żelazne Organy na przełęczy Snoska, niedaleko Czorsztyna. Realizatorem zdjęć był Henryk Makarewicz. Zobaczmy teraz krótki fragment filmowy.
Pojawiające się tu fragmenty filmowe, jak też pewnie Państwo zauważyliście, bez dźwięku, nie weszły do oficjalnego wydania kroniki. Zachowały się jednak w repozytorium Filmoteki Narodowej jako niewykorzystany materiał zdjęciowy. Właśnie z powodu niezaistnienia w oficjalnym kronikarskim nurcie materiał ten stanowi niezwykle cenny materiał badawczy. Nieobrobione, pozbawione montażu kadry w dużej mierze zachowują swoją neutralność. Nie towarzyszy im ani kierujący narracją głos lektora, towarzyszący zwykle filmom dokumentalnym o hasiorze, ani też propagandowy komentarz kronikarski, który spodziewalibyśmy się usłyszeć ze względu na polityczny wymiar zdarzenia. Przypomnę inskrypcję pomnika poległym w walce o utrwalenie władzy ludowej na Podhalu. Film składa się po prostu z serii ujęć rejestrujących uroczystość odsłonięcia monumentu. Co ważne, rejestracja dokonana zostaje z różnych perspektyw, odsłaniając zarówno szczegóły kompozycyjne obiektu, jak również monumentalność i performatywność samego projektu. Z jednej strony można zatem przyjrzeć się konstrukcji i detalom architektonicznym pomnika, takim jak mechanizm grający, płaskorzeźba na tarasie czy żelazne wykończenia. Z drugiej strony dostrzegamy dramaturgię oraz teatralny rozmach samej uroczystości, która daje się odczytywać zarówno w sensie estetycznym, jak i politycznym. Performance artystyczny, a zatem samo odsłonięcie grającego, uruchamianego siłą wiatru monumentu, zestawione zostaje z drugim, równie wyrazistym spektaklem, zaplanowanym performansem władzy, na który złożył się szereg symbolicznych, reprezentacyjnych gestów, w pewnym sensie sankcjonujących wydarzenie. Kronikarska rejestracja zdarzenia ujawnia problematyczne nakładanie się na siebie tych dwóch warstw. Jaką rolę w tym podwójnym performansie wyznaczył dla siebie hasior? Trwające kilka sekund rzuty kamery na artystę ukazują go pośród zgromadzonego tłumu, oczywiście z aparatem. Przyjęcie roli dokumentalisty pozwala na zdystansowanie się wobec tej części performansu, na którą artysta nie ma wpływu. Z drugiej ze strony zapewnia kontrolę nad jego późniejszą fotograficzną reprezentacją. Mniej więcej od połowy lat 60. hasior zaczyna zwracać szczególną uwagę na dokumentację swych działań plastycznych, szczególnie zaś tych o ulotnym, performatywnym charakterze. Niemal wszystkim pokazom plenerowym, akcjom efemerycznym, odsłonięciom obiektów rzeźbiarskich i pomników towarzyszą liczni fotoreporterzy oraz ekipy filmowe, dzięki czemu kolejne manifestacje artystyczne hasiora stają się wydarzeniami medialnymi. Dodatkowo dokumentuje je sam artysta w prowadzonym przez siebie notatniku fotograficznym, o którym opowiem za chwilę. Rejestracja performatywnych pokazów hasiora nie tylko utrwala i sankcjonuje je jako zdarzenia, ale, jak twierdzi Auslander, to ona jako produkt końcowy wchodzi do szerszego obiegu, a performance staje się rozpoznawalny za pośrednictwem formy, którą ostatecznie przybiera właśnie jego dokumentacja. Biorąc pod uwagę bogactwo i różnorodność dokumentacyjnych zapisów działań performatywnych hasiora, można przypuszczać, że artysta miał świadomość owych procesów, a ponadto w pewnym sensie sam je prowokował. Jednym z najlepiej udokumentowanych performatywnych pokazów hasiora jest pochód sztandarów, który odbył się w Łącku w 1973 roku. Został on uwieczniony w filmie dokumentalnym Grzegorza Dubowskiego, a także w licznych reportażach fotograficznych, m.in. autorstwa Władysława Wernera, Sławka Biegańskiego, Adama Bujaka, Jana Morka. Zdjęcia dokumentujące pochód znalazły się także w notatniku fotograficznym hasiora. Część z nich artysta wykonał sam. Nie będę w tym miejscu koncentrowała się jakby na przebiegu i performatywnym charakterze samego pochodu, bo o tym mówiłam też troszeczkę podczas poprzedniego wykładu. W tym momencie chciałabym się skupić jedynie na znaczeniu tej dokumentacji, znaczeniu dla próby zrekonstruowania samego performansu. Masowy i charakterystyczny partycypacyjny charakter pochodu sztandarów najpełniej oddaje film Wernisaż wśród jabłoni Grzegorza Dubowskiego, poświęcony uroczystości Święta Kwitnącej Jabłoni w Łącku. I zobaczmy teraz fragment tego filmu. Thank you.
Pokazałam Państwu fragment pochodu oraz wydarzeń w amfiteatrze, ale film Dubowskiego rozpoczynają ujęcia przedstawiające naturalny krajobraz Łącka. Zielone wzgórza, kwitnące sady jabłoniowe i mieniące się żółtymi mleczami rozległe łąki. To właśnie ten pejzaż stanowi istotne i silnie eksponowane przez reżysera tło dla pochodu sztandarów. Dubowskiemu udało się nie tylko zarejestrować przebieg widowiska, ale też oddać jego niezwykłą dramaturgię. Zbliżenia kamery pozwalają przyjrzeć się samym obiektom, po to, by następnie uchwycić je w ruchu. Ruchu nieprzypadkowym, lecz ściśle uporządkowanym w sensie kompozycyjnym i rytmicznym. Ponieważ pochodowi towarzyszyła Góralska Orkiestra Dęta, taką też muzykę słyszymy w scenach rejestrujących przesuwanie się korowodu. Momentem kulminacyjnym są obrazy zarejestrowane tuż przy scenie amfiteatru na Górze Jeżowej, a zatem moment, kiedy sztandary Hasiora stają się scenografią dla występów regionalnych zespołów muzycznych. Wówczas też uwidacznia się bodaj nadrzędny zamysł tego performansu, a zatem próba znalezienia wspólnej płaszczyzny dla awangardowej, często obrazoburczej sztuki Hasiora oraz spontanicznej, radosnej ekspresji twórczej i ludowej tradycji. Dubowski jako scenarzysta i reżyser z jednej strony zdaje się podsuwać argumenty za możliwością znalezienia takiej płaszczyzny. Widoczne jest to w naprzemiennym eksponowaniu sztandarów oraz dzieł sztuki ludowej, takich jak prymitywne drewniane rzeźby czy rysunki uczestników święta. Z drugiej jednak strony pewną harmonię i płynny rytm dotychczasowej narracji filmu zaburza nagle włączenie w jego strukturę scen przedstawiających akcję efemeryczną Płomienne ptaki, przygotowaną przez Hasiora jako uzupełnienie głównych punktów programu. I chciałabym, abyście Państwo zobaczyli teraz fragment właśnie tego performansu. Jak można było zobaczyć, diametralnie zmienia się także muzyczne tło towarzyszące zarejestrowanym działaniom. Wcześniejsze radosne dźwięki orkiestry dętej zastępują pełne dysonansów budzące niepokój frazy. Wzmacniający oczywiście kontrast między dwoma wydarzeniami włączonymi w obchody tego samego święta. Całość filmu Dubowskiego zamykają ujęcia przedstawiające zejście sztandarów ku dolinie. Towarzyszy im już spokojna muzyka orkiestrowa, ta sama, która rozpoczyna film. Omówiłam bardziej szczegółowo film Grzegorza Dubowskiego po to, by zwrócić uwagę na wykorzystywane przez realizatorów środki filmowe, które mogły wpływać na atrakcyjność zarejestrowanego performansu, organizować go kompozycyjnie oraz eksponować bądź ukrywać pewne określone znaczenia, jakich staje się on źródłem. W obszernej relacji prasowej Wiktora Osiateńskiego, relacji z pochodu właśnie, czytamy, że telewizja rządziła całym miastem i całym świętem. Kamerzyści i reżyser mówili, gdzie stanąć, jak iść, jak się ustawić. Wernisaż wśród jabłoni jest doskonałym przykładem rejestracji, która nie tyle dokumentuje, co rekonstruuje performance. Na nowo ustanawia pewien jego kształt formalny, dyktuje też pewne znaczenia. Taka strategia reżyserska widoczna jest często w filmach Grzegorza Dubowskiego, z którym Hasior pozostawał w przyjacielskich kontaktach, ale obserwujemy ją również w dokumentach
innych twórców, chociażby w portrecie intymnym Andrzeja Gebera z 1985 roku. Kolejny slajd, który Państwo widzicie, przedstawia przeprowadzkę, uroczysty pochód, jaki odbył się w 1984 roku. Pochód stanowiący przeprowadzkę artysty z internatu Szkoły Plastycznej imienia Kenara do nowej pracowni galerii usytuowanej w dawnej leżakowni Sanatorium Warszawianka. Ten niezwykle ważny i długo wyczekiwany, bo przez 25 lat przez artystę moment, staje się pretekstem do refleksji na temat własnej drogi twórczej, którą Andrzej Geber wpisuje w mocno steatralizowane ramy. W filmie wyznacza je seria pomysłowych ujęć z wykorzystaniem luster, nieustanne zmiany perspektywy, a przede wszystkim budująca dramaturgię całości kompozycja Krzysztofa Suchodolskiego z charakterystyczną wokalizą Marioli Kowalczyk. Dodaje ona mistycznej aury zarówno zdjęciom wykonanym w galerii, jak również rejestracjom zdarzeń plenerowych. I do tych drugich należy właśnie symboliczna przeprowadzka, o której wspomniałam, a zatem manifestacja artystyczna w formie pochodu prac artysty. Hasior ściśle zaplanował trasę oraz kompozycyjny układ tego pochodu. Zarówno samą procesję, jak i poprzedzające ją instrukcje Hasiora dla przenoszących obiekty galeryjne uczniów szkoły Kenara uwiecznił Jerzy Biały w filmie dokumentalnym Pracownia Władysława Hasiora z 1984 roku. Witam Was serdecznie i życzę przejścia bezkolizyjnego. Takie demonstracje wolno robić i byle jak najczęściej. Takimi słowami Hasior inicjował ruchomą ekspozycję prac, która przyciągnęła oczywiście tłumy dziennikarzy i fotoreporterów oraz zainteresowaną publiczność. Tym samym akt przeprowadzki został usankcjonowany przez symboliczny performance. Zobaczmy, jak fragment tego pochodu przedstawiony został właśnie w filmie Andrzeja Gebera. W rejestracji Jerzego Białego, o której wspominałam wcześniej, pochód jawi się jako barwny korowód o radosnym charakterze. Jego widowiskowy charakter nie ulega wątpliwości, jednakże nie zyskuje on tak misteryjnego, tajemniczego charakteru, jaki nadaje mu w swoim filmie Andrzej Geber. Przed chwilką widzieliście Państwo właśnie pierwszą scenę tego filmu. I po raz kolejny zwracam tu uwagę na proces rekreowania zaistniałego wcześniej performansu, który w mniejszym lub większym stopniu staje się nieodzownym aspektem każdej dokumentacji. W szczególności zaś dokumentacji filmowej, która wykorzystuje często zewnętrzne wobec samego performansu środki audialne. Przejdę teraz do drugiej wskazanej przez Auslandera kategorii dokumentacji performansu, czyli tak zwanej dokumentacji teatralnej. Utrwala ona zdarzenia, które w rzeczywistości nie zaistniały nigdy w obecności szerszej widowni. W przypadku Hasiora mówić będziemy tu przede wszystkim o akcjach efemerycznych zainscenizowanych specjalnie na potrzeby filmów dokumentalnych bądź samej ich rejestracji. Pierwsze istotne performanse tego typu Hasior aranżuje w 1968 roku podczas realizacji filmu Władysław Hasior Grzegorza Dubowskiego. Powstaje wówczas manifestacja dokamerowa Płonące skrzypce, którą pokazywałam Państwu podczas poprzedniego wykładu. Zainicjowany zostaje również plenerowy pochód sztandarów, czy wreszcie widowiskowa prezentacja projektu pomnika rozstrzelanym zakładnikom w Nowym Sączu.
Chciałabym pokazać Państwu właśnie ten ostatni performance. Mimo że zdarzenie miało wyłącznie charakter dokamerowy, nie licząc oczywiście przypadkowych widzów i członków ekipy realizatorskiej, dzięki swej dokumentacji filmowej i fotograficznej zaistniało w zbiorowej świadomości jako jeden z najbardziej spektakularnych pokazów Hasiora, który otworzył mu drogę do wielu kolejnych międzynarodowych realizacji płonących rzeźb, rzeźb wyrywanych w ziemi, w Urugwaju, Danii czy w Szwecji. Kompozycja, która towarzyszy rejestracji filmowej performansu, słynny chór Alleluja z drugiej części oratorium Mesjasz Händla, była bardzo często wykorzystywana przez Hasiora podczas jego pokazów performatywnych. Towarzyszyła niektórym wernisażom, a także projektom sztandarów żarliwych. Grzegorz Dubowski w innym swoim filmie tym samym chórem zilustrował rejestrację odsłonięcia ognistych ptaków w Szczecinie. Jak nie trudno się domyślić, za każdym razem muzyka ta dodawała przedstawionym obrazom majestatyczności, umieszczając je równocześnie w określonym kontekście kulturowym i estetycznym. Myślę, że istotna w tym kontekście wydaje się również tradycja słuchania Alleluja na stojąco. Zobaczmy teraz fragment performansu. Podpalenie projektu pomnika rozstrzelanym zakładnikom w Nowym Sączu to nie jedyna tak spektakularna akcja dokamerowa Hasiora. Wiele z nich powstało na potrzeby filmu Hasior Jerzego Passendorfera, zrealizowanego w Zakopanem w 1982 roku. Mając do czynienia z filmem, jadę czasem w plener bez narzędzi, bez tworzywa. Rozglądam się i wybieram materię i narzędzia, mówił Hasior. W taki sposób powstały płonące
anioły. 8-metrowe figury zrobione z desek, wideł, grabi, kos i kół od wozu. Swoją postacią nawiązywać miały do wiejskich chochołów, strachów na wróble i totemów. W performansie wykonanym na potrzeby filmu Passendorfera figury aniołów powstają z ziemi, następnie trawi je ogień. Scena ta budzi skojarzenie z kulminacyjnym momentem filmu Wezwanie Wojciecha Solarza, w którym główny bohater, wiejski artysta amator, inicjuje podobny, groźny w swych skutkach spektakl płonących chochołów. Wszystkie obiekty rzeźbiarskie do filmu Wojciecha Solarza stworzył Władysław Hasior. Figury płonących aniołów powracają także w akcji Strącenie aniołów, którą zarejestrowano w Kuźnicach. Płonące anioły tym razem artysta wykonał ze sklepowych manekinów. Zostały one przypięte do linek, dzięki którym zjeżdżały z Nosala do jeziorka znajdującego się w Kuźnicach. Hasior nie był jednak do końca zadowolony z rejestracji filmowej tej akcji. Niestety ja mam najlepsze zdjęcia, mówił, robione aparatem fotograficznym z ręki, bo kamerzysta filmowiec, leżąc na plecach na skleconej tratwie unoszonej przez wodę, zamiast filmować aniołki, które śmigały nad nim, klął, że mu plecy mokną. Kolejny performance zainicjowany na potrzeby tego samego filmu wykorzystywał sztandary. Ekspozycja tych obiektów, która odbyła się na Antałówce oraz właściwie można powiedzieć obejmowała zarówno tradycyjną procesję, w której uczestniczyli mężczyźni w góralskich strojach oraz pokaz na wietrze. Pokaz, który pełni urzeczywistniał ideę Hasiora, aby sztandary zaprezentować między niebem a ziemią. W tym celu artysta wypożyczył od służb meteorologicznych 5 dużych balonów i do nich przyczepił sztandary. W rejestracji filmowej performansu nie widać tego rozwiązania technicznego, ujawniają je natomiast zdjęcia z notatnika fotograficznego Hasiora. Tutaj możemy zobaczyć owe balony meteorologiczne. Kolejna utrwalona w filmie Passendorfera akcja efemeryczna to ostatni koncert z wykorzystaniem białego fortepianu. I teraz zacytuję Hasiora. Inność wyeksponowania tego instrumentu polegała na tym, że stał on nie na parkiecie i nie w pozycji poziomej, lecz pionowej. Klawiatura znajdowała się na wysokości ludzkiej twarzy. Z boku zainstalowałem kółeczko. Można było nim kręcić jak korbką w katarynce. Hasior pojawiał się w kadrach nie tylko jako twórca instrumentu, ale również jako główny wykonawca koncertu. Od początku istotnym elementem tego performansu dokamerowego miała być muzyka. Hasior chciał uzupełnić nagranie filmowe autentycznym dźwiękiem palącego się fortepianu. Nie udało się jednak zarejestrować dźwięku podczas trwania performansu, gdyż jak twierdził artysta, dźwiękowiec przestraszył się i uciekł. Ostatecznie w całym filmie wykorzystano muzykę Henryka Kuźnicka. Nad efektami dźwiękowymi pracował Wojciech Harasiewicz. Ostatnią akcją efemeryczną pokazaną w filmie Passendorfera był gorejący krzew, który w późniejszych performansach Hasiora przekształcił się w alarm ekologiczny. Początkowo Hasior nawiązywał tu przede wszystkim do symboliki religijnej. Z czasem manifestacja przybrała formę ekologicznego protestu przeciwko brutalnej ingerencji człowieka w środowisko naturalne. Symbolika obrazu plastycznego wykreowanego przez Hasiora jest prosta, lecz bardzo sugestywna. Do gałęzi drzewa przymocował artysta fragmenty manekinów, a konkretnie ich górne kończyny imitujące ludzkie ręce. Drzewa bez ludzi żyły i rosły pięknie. Ludzie bez drzew istnieć nie mogą. Tego faktu nie trzeba tłumaczyć, komentował artysta. Akcje efemeryczne zarejestrowane w filmie Jerzego Passendorfera mogą sprawiać wrażenie spektakularnych widowisk zaaranżowanych dla szerokiej widowni. W rzeczywistości jednak nigdy takimi nie były. Wymykają się nawet tradycyjnej definicji widowiska, zgodnie z którą wymaga ono stojącego na drugim biegunie obserwatora, tego, który podziwia i jednocześnie dystansuje się do przedstawianego zdarzenia. Takimi obiektywnymi obserwatorami nie mogli być członkowie zespołu
realizatorskiego obecni na planie filmowym. Ich bezpośrednie zaangażowanie w przygotowanie akcji kłóciłoby się bowiem z ideą dobrowolnego, niewymuszonego odbioru dzieła. Niemniej jednak obecność widza nie musi stanowić warunku performatywności tych zdarzeń. Wynika ona bowiem z samego aktu dokumentowania, a następnie przedstawiania owej dokumentacji szerszemu gronu odbiorców. Dokument staje się w tym przypadku jedynym sposobem dostępu odbiorcy do rzeczywistości performansu, co dodatkowo podnosi jego rangę. Mówiąc słowami Austandera, to proces dokumentacji performansu jest tym, co ustanawia performans jako performans. W przypadku Hasiora tezę tę zdają się potwierdzać najbardziej znane fragmenty rejestracji filmowych jego akcji performatywnych, z których wiele powstało jedynie na potrzeby konkretnej dokumentacji. Są to na przykład wspomniane płonące skrzypce z filmu Portret Władysława Hasiora Grzegorza Dubowskiego, czy Płomienne anioły i ostatni koncert z filmu Hasior Jerzego Passendorfera. Bardzo znane obrazy. Poprzez ich częste powielanie zarówno w albumach fotograficznych, jak i w filmach przez kolejnych dokumentalistów stały się one znakiem rozpoznawczym działań artysty, utrwalonym w pamięci zapisem określonego zdarzenia, niezdarzenia. W tym wypadku mniejsze znaczenie ma fakt, w jakich okolicznościach performance zaistniał pierwotnie i czy w ogóle został wykonany przed publicznością. Tym, co staje się najistotniejsze, jest bowiem jego dokumentacja, która wchodzi w określoną relację z widzem, odbiorcą. Jedynie zapis filmowy i fotograficzny potwierdza także realizację spektakularnego i niezwykle rozbudowanego dramaturgicznie performansu z 1988 roku, który Hasior zatytułował w zachowanych slajdach jako Koła solarne. Uważał go również za swój najbardziej udany, cytuję, występek plenerowy. Rejestracja tego performansu włączona została następnie do filmu Zawód artysta, w którym w sposób poetycki zestawiono ją z fragmentami książki Ernesto Sabato, Abaddon, Anioł Zagłady. W plenerowej akcji podpalenia kół solarnych brali udział krakowscy aktorzy. Tematyka tego widowiska nawiązywała do pradawnych wierzeń Słowian i kultu solarnego. Można było także rozpoznać tutaj pewne nawiązania do pierwszego aktu Święta Wiosny Igora Strawińskiego. Osadzony w naturalnej scenerii spektakl rozpoczynał witalny taniec czterech dziewcząt na zboczu góry. Tuż przed nimi znajdowały się duże, zaprojektowane przez Hasiora koła solarne, przystrojone kolorowymi kwiatami z bibuły. Taniec dziewcząt ubranych w zwiewne białe szaty przechodzi następnie w barwny korowód z toczącymi się kołami. Przypomina on na początku beztroskie ludowe zabawy młodych panien, trochę też wiosenne korowody z baletu Strawińskiego. Nieoczekiwanie jednak na ich drodze pojawia się ognista linia. Jej przekroczenie powoduje zapalenie się kół. Dziewczęta nie poddają się, pchając dalej płonące, można powiedzieć, symbole utraconej niewinności młodości. Na dole nie znajdują ratunku, a jedynie rozpostarte na palach w kształcie krzyża słomiane kukły, które również zajmuje ogień. Wykorzystane przez Hasiora koła solarne nawiązują zarówno do symboliki słowiańskiej, jak również dekoracyjnych motywów ludowych. Solarną ikonografię wykorzystywano też w chrześcijaństwie. Szczególne znaczenie miało tu właśnie połączenie krzyża z kołem solarnym. W widowisku Hasiora wszystkie te motywy splatają się ze sobą. Kwieciste emblematy, białe suknie dziewcząt, słomiane kukły, które po podpaleniu zamieniają się w krzyże właśnie, niosą z sobą wiele skojarzeń. Monika Szczygieł-Gajewska, autorka monografii poświęconej Hasiorowi, sugeruje odczytanie tego performansu poprzez traumę wojenną. Zdecydowanie silniejszy wydaje mi się jednak wątek pogańskiego rytuału, symbolizującego odradzanie się życia i przyrody, o czym opowiadał zresztą sam Hasior w jednym z wywiadów. Od połowy lat 60. aż do śmierci w 1999 roku Hasior tworzył tak zwane notatniki fotograficzne, o których wspominałam już wielokrotnie. Te notatniki prezentował następnie publiczności w formie slajdów, oczywiście z komentarzem autorskim.
Pokazy te odbywały się na początku w internacie szkoły plastycznej, w którym przez długi czas mieszkał artysta, a później właśnie w otrzymanej od miasta galerii pracowni przy ulicy Jagiellońskiej w Zakopanem. Swoje prezentacje Hasior określał mianem kina, nadając im odpowiedni schemat oraz atmosferę. Budowało ją przygaszone światło, świece, zapach świeżo parzonej herbaty. W latach 1983-86 fragmenty notatnika fotograficznego Hasior publikował także w postaci reportaży w tygodniku Nowa Wieść. I na zdjęciu widzicie Państwo właśnie jeden z takich fotoreportaży, dramat drzew. Notatniki fotograficzne Hasiora obejmują ponad 20 tysięcy diapozytywów, uporządkowanych pod względem tematycznym. Wśród nich można znaleźć między innymi takie zestawy jak poezja przydrożna, sztuka plebejska, rzeźbienie w ziemi, materia, przedmioty, kapliczki i wiele innych. Kluczowe dla działań performatywnych artysty wydają się następujące cykle. Pomniki sztandary, pomniki i ptaki, ogniste ptaki, ptaki Szczecin, ptaki Koszalin, rzeźbienie w ziemi, dokumentacja projektów czy wreszcie film TV. Ten ostatni zbiór zawiera głównie zdjęcia z planu filmowego dokumentu Hasior Jerzego Passendorfera. Większa część zawartości notatnika fotograficznego to zdjęcia wykonane przez samego Hasiora, który, jak możemy przypuszczać, w trakcie trwania akcji plenerowych przyjmował zarówno rolę ich kreatora, jak również naczelnego dokumentalisty. Takie podejście, jak wspominałam już wcześniej, zbliża go do praktyki wielu performerów, chociażby takich jak Gina Payne czy Stuart Beasley. W przypadku każdego z tych artystów dokumentacja performansu staje się niemal tak samo istotna, jak jego rzeczywisty przebieg. Payne przyznaje, że czasem jest ona ważniejsza. W ostatecznym efekcie fotografia stanowi nie tylko pozostałość po performansie, ale zyskuje status autonomicznego dzieła sztuki. Taki jej status wydaje się szczególnie uprawomocniony w przypadku notatnika fotograficznego Hasiora, w przypadku którego autor zdjęć dokumentacyjnych jest równocześnie autorem performansu. Jak słusznie fakt ten interpretuje Łukasz Gorczyca, notatnik fotograficzny stanowi więc nie tyle dokumentację, co modelową rekreację dzieł artysty w jego wyidealizowanej formie. Staje się też podstawowym nośnikiem, by w końcu w obliczu śmierci artysty całkowicie je zastąpić. To, myślę, bardzo trafnie odzwierciedlające istotę notatnika fotograficznego słowa Łukasza Gorczycy. Kolejna kwestia, która wyłania się podczas analizy uwiecznionych w notatniku fotograficznym akcji performatywnych Hasiora, dotyczy ich klasyfikacji. Spora część zdjęć to zapis pokazów, które odbyły się w obecności publiczności. W przypadku pokazu sztandarów, słonecznego rydwanu, ognistych ptaków w Szczecinie czy alarmu ekologicznego, uwiecznionej zresztą na fotografiach. Performans jawi się tu zatem jako zdarzenie uprzednie wobec własnej dokumentacji. Odwołując się do kategorii dokumentacji performansu zaproponowanych przez Auslandera, można by powiedzieć, że będzie to jej tradycyjna dokumentalna wersja, w której związek między performansem a dokumentacją ma charakter ontologiczny. Ustalenie takie zaburza jednak fakt, że autorem większości zdjęć jest tutaj sam Hasior. Skoro artysta dokonywał aktu dokumentowania swojego performansu podczas jego trwania, to teoretycznie działanie to należałoby uznać za część performansu. Dokumentacja taka, podobnie jak przywołany przez Auslandera fotopis Vito Acconciego, podważa w pewien sposób rozróżnienie między kategorią obrazów teatralnych i dokumentalnych. Z jednej strony zdjęcia wykonane przez Hasiora spełniają funkcje dokumentacyjne, bowiem przedstawiają płonące obiekty, zgromadzoną publiczność, oddają atmosferę zdarzenia. Z drugiej zaś strony, z przyczyn oczywistych, na zdjęciach tych nie można odnaleźć samego artysty podczas wykonywania określonych czynności performatywnych. Co ciekawe, niektóre ze zdjęć notatnika fotograficznego, zrobione przez innego fotografa, ale zgromadzone w zbiorze, uwieczniają postać Hasiora podczas aktu dokumentowania zdarzenia.
Tutaj widzimy właśnie tego typu zdjęcie. Hasior uwieczniony został jako dokumentalista. Hasior nie przywiązywał wagi do materialności dzieła. Istotna była jednak dla niego kwestia jego utrwalenia. Jak sam twierdził, dokumentację wykorzystywał także do celów rewizyjnych. Mówił tak: samosąd, rewizję swoich poczynań udało mi się zorganizować przez fakt oglądania dokumentacji z poprzednich lat. Obiekty w instalacjach plenerowych Hasiora funkcjonowały jako efemerydy, powoływane do życia na oczach widza i przy nim też gasnące. Nie będzie innej spuścizny po Hasiorze, jak tylko pamięć, zapis, zdjęcie, pisał Janusz Jaremowowicz, zwracając uwagę na ulotny i obrzędowy charakter sztuki zakopiańskiego artysty. Te dwie cechy, myślę, dość trafnie uchwycone przez polskiego krytyka sztuki, decydują o bliskim powinowactwie akcji efemerycznych Hasiora ze sztuką performance. Ten związek nieustannie podkreślam. Dlaczego? Właśnie głównym powodem jest to, że istota performansu realizuje się poprzez zanikanie. Tym, co zostaje po performansie, są wspomniane wcześniej resztki, jawiące się jako tak zwane znaczniki zniknięcia. I to kolejny termin Rebeki Schneider. Zatem podstawowy problem, przed którym stają badacze performansu, można sprowadzić do następujących pytań. Jak ocalić performans? W jaki sposób można wykorzystać archiwum i dokumentację do podtrzymywania pamięci o performansie, a także czy będzie to pamięć niezafałszowana. Pośród rozmaitych stanowisk próbujących uregulować te kwestie warto, myślę, zatrzymać się przy tych, które opowiadają się za performatywnością dokumentacji, performansu. Zgodnie z tą tezą samo archiwum staje się performatywne, bowiem za każdym razem uruchamia ono pewien tryb dostępności do rzeczywistości performansu. To zagadnienie w wyczerpujący sposób rozwija przywoływana przeze mnie wielokrotnie Rebeka Schneider, dowodząc, że ustanawianie pamięci o performansie odbywa się drogą rytualnego powtórzenia, jakie gwarantuje dostęp do archiwum i jego zasobów. Ten akt dokonuje się za każdym razem w nowych warunkach, otwierając przed badaczem nowe możliwości. W tym sensie performans nie znika całkowicie, ale rekontekstualizuje się i rekonstruuje się właśnie poprzez swą własną dokumentację. I właśnie wielopoziomowość tego procesu starałam się dziś Państwu ukazać, odnosząc się do niezwykle bogatego zbioru materiałów, jakie składają się na dokumentację plastycznych performansów Władysława Hasiora. Bardzo dziękuję za uwagę i już teraz zapraszam na kolejny wykład, który poświęcony zostanie płonącym rzeźbom i grającym pomnikom, czyli właściwie można powiedzieć teatralności, czy też teatrowi żywiołów, który tworzył Władysław Hasior.